Siemka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić mieszankę zbożową, ponieważ przywiozłem sobie zboże oraz granulat kupiłem dzisiaj. Aha, i robimy wyzwanie. 85 łapek, robię kolejny odcinek na kanał. Więc no co, jeszcze sobie sprawdzimy troszeczkę tutaj modę u samicy FBS. Ale nie będziemy ich wyciągać, tylko tak sobie chcę na chwilę sprawdzić. Bo wiem, że... No. Nie zasłaniaj, no. Dobra, wchodzimy do klatki. I w sumie nie widać, żeby się ruszały, ale wszystko żyje. No kurde, to jest. Aha. No i będziemy sobie mieszać paszę. Myślę, że dość fajnie wyjdzie. Sorry, że dzisiaj live'u nie było. Ale było to po prostu nie miałem czasu i no i tyle, nie? No to dobra, tu jest worek granulatu. No i tu jest wiaderko. I do tego będziemy sobie mieszankę robić. Czyli no co, zabieramy się, nie? Tu jest owiec. Sorry, ale też nie wziąłem statywu. Więc trochę lipa. No, no i dobra. Tak kiedyś. 5 kubków i 1 granulatu. Chociaż dla samic z młodym zrobimy coś innego. Chyba 5. No nie, za bardzo nie liczyłem. A dla samic z młodymi zrobimy coś innego, tylko pójdę po wiaderko jeszcze jedno i coś innego im zrobimy. Dobra, musimy teraz. O, nówka granulat. Niepukany. No, to śmieci. 10 kg i u mnie 10 kg tutaj na chwili kosztuje, zaraz wam mówię, kosztuje 20 zł. Chciałem kupić, no, sorry, że dzisiaj mówię cały czas, ale nie przygotowałem się dobrze do tego filmu, ale miałem kupić worek, co ma 35 kg, to jest 10, a miałem kupić, co ma 35, ale kosztował 45 zł, więc mówię, no trochę lipa, bo na internecie by mnie w sumie troszeczkę taniej wyniosło. No i dobra, oczywiście jeszcze czosnek oregano. No i tu tak, tam jest koło, tak, ja na taką tę miarkę daję gdzieś tyle. Już jeszcze może troszeczkę i tyle. Dobra, teraz to wszystko tak ładnie wymieszać. No i dobra. Teraz zrobimy sobie mieszankę dla samic kotnych, znaczy dla samic z młodymi, bo tylko mam samice z młodymi, więc ja idę tylko po wiaderko i zaraz z wami się widzę. Dobra, już jestem, potem może jeszcze pójdziemy gołębiom dać, bo zrobiłem o samym karmnik, ale muszę jeszcze, dzisiaj muszę im nasypać, bo zjadły wszystko. No i mamy takie wiaderko i tu robimy tak. Trzy, znaczy no, 5 zboża. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. No i będzie tak, 1 granulatu i taka jeszcze, można powiedzieć, no pełniutka granulatu. No i to wszystko oczywiście musimy wymieszać. Wiadomo, granulatu jest więcej, ponieważ no, młode króliki powinny jeść. I jeszcze może troszeczkę damy 1 granulatu, chociaż nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Nie, już wystarczy. Zaraz czosnek oregano damy. Kurde, rozsypało mi się. No i nie wiem, czy to takie jest. O, jest. No i to jest dla samic. Czosnek oregano. Pudełko od twarogu na sernik. Ale jest. Dobra. I na to sypiemy gdzieś tyle. Może jeszcze tyle. Oczywiście, żeby wszystko było fajnie wymieszane. I zaraz przejdziemy do karmienia.
Jutro jest live i na live, jak będzie 20 łapek albo 15, przyniosę znowu jakiegoś królika. Bo ostatnio na live, wczoraj na live przyniosłem Andrzeja, dość fajna atmosfera. No dość fajnie było na live. No i dobra, tu od granulatu zamykamy, zboża zamykamy i idziemy karmić. Najpierw pójdziemy sobie z lasami bez młodych. Jeszcze trawy dzisiaj miałem dać królikom, ale dość taka trawa wilga u mnie była. Dość taka, no nie za bardzo, taka troszeczkę mokra aż. No to zrezygnowałem, że im dam. I zaraz to zrobimy mieszankę zbożową dla króliku, dla jeszcze raz dla samic. Bo teraz jak dam, a tata, żeby jutro na rano miał. Dobra, w sumie mogliśmy to zrobić odwrotnie, że tu będzie dla królików tak, a tutaj dla samic. No ale dobra, niech już tak jest. Dobra. I no może tutaj najpierw pójdziemy dla młodych, bo jeszcze koło, dzisiaj jest 24, czyli 30, czyli teraz chyba w tę niedzielę będę oddzielał je, no bo wypadniesz, no, co robisz, no. Już ogłoszenie w sumie o OLX jest, że jakby ktoś chciał sobie zająć, no to już może. Dobra, i to tak, ja to sobie wyciągnę. Kurde, uspokój się tam. To muszę całe tutaj wysypać. I musimy im dać. W sumie bez tego kubku, tylko takim tam. Dobra. Więc już mają naszykowane jedzonko. O Jezus. No, suwa. Posuwać się wszystkie. O, bo już samica je. Kurde. Nie pchajcie się tak do tego jedzenia. Dla każdego powinno starczyć. No. Kurde. Nadepłem sobie na kubek. Jezu. Dobrze, mam jeszcze kilka. Ja muszę go wymienić, bo on jest sobie pęknięty. No dobra, to się wymieni. No i jak widać... Kurde, uspokój się tam. Jak widać, u nich schodzi prawie całe to. Czyli damy siano. Może troszeczkę taki więcej weźmiemy. No i dobra. Zauważyłem, że siana nie mają. To im wrzucamy od razu. Wszystkie w sumie idą, nauczyły się z tego karmidła jeść, bo dla nich to jest wygodniejsze niż na tamtym się tłuc, ale w sumie dla tamtego też trochę wsypuję. Dobra, zamknięte. Idziemy teraz do tej królowej. No i ona tu w sumie jeszcze ma, tylko ona to wszystko powiadała. Nie, bo chyba u tego pana, u której ją miałem, ją chyba tak nauczył i teraz ona tak ma. Ale to spokojnie, to poradzę sobie z tym. Wystarczy, że przez jakiś czas może tam je troszeczkę z tylko granulat i... Ale ma pysk mokry od tej wody. No patrzcie, jak tu jest wylane. Bo ona wariuje, nie wiem co. No i w sumie zobaczmy troszeczkę, czy tu są jakieś... Młode. Ostatnio tutaj chodziły. Dobra, są, bo widzę, że się już rusza. Ale w sumie odkryć nie. O Jezus, patrzcie. O, nie widzicie, nie? Patrzcie. Cześć, maleństwa. Mordy moje. No, siedźcie sobie, bo wam pewnie troszeczkę zimno. Chociaż nie. Ostatnio było dość zimno. Już teraz się bałem trochę, bo mrozy były nawet. Ale to jakby takie, jakby śnieg i w ogóle, nie? No to mrozy były. To się, powiem wam, że trochę się przestraszyłem. Dobra, zrobimy teraz tak. Zrobimy to tak. Nie. Aha, i ta pasza dla
królików zwykłych będzie w tym. Tak. To jest dla zwykłych, czyli dla królików, co nie mają młodych. A tu zrobimy mieszankę dla królików, które mają młode. Znowu, no. To takie mieszanka. Myślę, że wam się podoba, że wbijecie te 80 łapek. Zaraz kończymy, bo jest 10 minut. I mi się to długo przesuwa. Dobra, damy. Kurde, kubek mi się popsuł. Tak, wiecie, ja sobie wezmę to. Kiedyś dostałem, jak mieliśmy jeszcze gospodarstwo i zacząłem, kupowaliśmy z jednej firmy Sano, to dostaliśmy kiedyś w gratisie takie ten. Dobra, dajemy jedno to. No już w sumie jeszcze połówka. I dajemy. No tak, żeby było lepiej trochę. Tyle powinno chyba. Jeszcze sypię jedno, chociaż tak trochę zboża. Tak. I trochę... O, pachnie ten granulat. I trochę granulatu. O kurde, ruszyłem kamerą. No i dobra. Chodź tu. No, no i dobra, tu zamykamy. Tu tak samo. Jeszcze weźmiemy to. Zaraz muszę wiaderka jeszcze podpisać. Bo żeby tata rano się nie pomylił. A jak się pomyli, to bym go troszeczkę, no, zdenerwował się. Chwila. Aha, to jest dla samic. Czyli z młodymi, czyli to damy tyle. No, ja tu mam troszeczkę większą łyżkę. Czyli tą większą łyżeczkę. Czyli tą większą wymieszamy. Bo w sumie ta jest do wymieszania, ale... No i piszcie, jak tam, jakie wy macie proporcje, na przykład dla samic z młodymi, albo dla zwykłych królików, które nie mają młodych, albo nie, po prostu są same. Nie są na przykład, i, na przykład dla samców, a jakie dla samic, na przykład kotnia z młodymi. Więc możecie napisać. Aha, bo jeszcze muszę tu trochę dać. Bo to jest w sumie od gołębi, ale też w sumie troszeczkę dodaję. No, żeby chociaż tak troszeczkę było, bo dla gołębi muszę znowu przywieźć. Chociaż mam w innym pomieszczeniu dla nich, osobno. Ale dobra, i pójdziemy im jeszcze dać gołębiom i będziemy kończyć. Dobra. Patrzcie, tutaj nie ma w ogóle kostki. Wszystko zostało dzisiaj zerwane. Będzie kład... Wszystko będę kładł dopiero, znaczy nie ja, tylko pracownicy przyjadą, będą robić. O, i taki sobie zrobiłem z płyty OSB wkręty, powycinane wszystko na wymiar. No, mam jeszcze jeden do skręcenia, zrobiłem, ale nie mam kiedy w sumie skręcić. Może się wezmę za to kod. No na pewno się za to wezmę, ale nie ma kiedy. Dobra. No i tu jest wiaderko puste. Więc ja wam serdecznie dziękuję, że byliście w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, 85 łapek robię, kolejny odcinek. No i co? Ja was żegnam razem z Andrzejem i resztą królików. No nie, Andrzej, powiedz, jak tam podobało ci się ostatnio na live. No powiedz, ty mój tygrysie. Fajnie było? Wiem, że było fajnie. No, no i dobra. Ja kończę, więc łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na więcej filmów moich. I to tyle, więc trzymajcie się, cześć, piona!